przed wami wystąpi znakomita osoba uwielbiana przez studentów i nie tylko, pani doktor Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska. Chciałam poprosić, żebyście zrobili jedną rzecz, nie wstając z ławek, bo byłby straszliwy rumor, a za chwilę powiem, po co to zrobimy. Będziecie po prostu robili to, co ja w tej chwili, tak długo, jak ja to będę robiła. Zgoda? Okej, no więc zaczynamy. Okej? Okay. Poczuliście ciepło? Nie. Nie? To zaraz powtórzymy. Poczuliście ciepło, tak? Zrobiło się ciepło w głowach? Tak. Wiecie co robiliśmy? Podnosiliśmy poziom swojej energii, żeby ta energia zadziałała na nasze szare komórki, żeby one dobrze pracowały przez najbliższą godzinę. A teraz ja wiem, zbierane są jeszcze różne rzeczy, ale zaczynamy. Posłuchajcie. Czas jest takim dziwnym tworem, o którym w ogóle nie myślimy, do momentu, kiedy zaczynamy mieć mało czasu i mówimy, nie mam czasu, nie mam czasu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż zauważcie, że wy macie cały czas od momentu, kiedy się urodziliście, poprzez dzisiejszy dzień, aż jeszcze przez bardzo wiele lat, do momentu, kiedy odejdziecie z planety Ziemia. Macie całutki czas, a z drugiej strony bardzo często mówicie, nie mam czasu. Takie zjawisko nazywa się paradoksem czasu. Dlaczego takie paradoksy występują? Otóż posłuchajcie. Nie uczyliście się jeszcze dokładnie ekonomii, ale mówimy, że czas biegnie liniowo, czyli że podaż czasu jest liniowa, czyli czas biegnie prościutko, tak. Natomiast popyt, czyli nasze zapotrzebowanie na czas, biegnie tak. Czyli jeżeli porównamy tą jedną kreseczkę równą z naszymi zapotrzebowaniami, to się okaże, że nasze zapotrzebowanie na czas jest nieliniowe, czyli jest zróżnicowane. I nie byłoby w tym nic takiego złego, gdyby czas można było zmagazynować w wielkiej skrzyni, tak? I wyjmować go po kawałku wtedy, kiedy go nam brakuje. Ale niestety tego zrobić nie można, bo czasu nie możemy zmagazynować. I teraz każdy z was jest inny. I każdy z was inaczej odczuwa czas. Zaraz sobie powiemy, co takiego nas charakteryzuje, co nas różni. Dziewczęta w trzecim rzędzie od góry. Wykład jest prawem, pamiętajcie, to nie jest obowiązek. Kto nie ma ochoty, wychodzi. Ale nie gada, tak? Dobrze. W związku z czym zobaczymy, czym się różnimy. Po pierwsze, różnimy się naszymi osobowościami. Co to jest osobowość? Posłuchajcie, osobowość to jest zespół kilkunastu, kilkudziesięciu cech, które nas charakteryzują i które wpływają na to, jak my się zachowujemy. Każdy z was ma na przykład inny stosunek do porannego wstawania. Mamy skowronki, które budzą się już o godzinie 5:30 rano i świergoczą w domu. Mamusiu, czy mogłabyś mi już zrobić śniadanie, bo prawda, bo jestem bardzo głodna czy głodny. A mama sowa jest po prostu przerażona. Środek nocy, a dziecko już nie śpi. A dziecko uważa, że jest to już poranek. No i mamy sówki, które jeżeli są budzone do szkoły o godzinie 7:15, to po prostu mają wielki problem ze wstaniem. Strasznie się burzą na to. A co dzieje się wieczorem?
Skowronek około godziny 20 najchętniej by już zasnął. A Sowa, głośno pochukując, chętnie by się wzięła dopiero do nauki. Prawda? W związku z czym nie chcesz się uczyć. A to jest zupełnie inne zagadnienie, zaraz do niego przyjdziemy. Zaraz do niego przejdziemy. Bo kolega mówi, że on w ogóle nie chce. Dlaczego nie chce? Bo ma małą motywację, tak? Mało ambitny jesteś. Też to też występuje. Dalej. Czym się różnimy? Wiedzą. Jakich przedmiotów najchętniej się uczycie? Akustyka jest taka, że nic nie słyszę pojedynczo. Wszystko oprócz WF. Okej, a powiedz dlaczego? Nudna. Historia. Czyli zobaczcie, każdy lubi się uczyć czegoś innego poza koleżanką, która uważa, że wszystko jest nudne. Zaraz do tego wrócimy. No, czego się uczy? WF. Zobaczcie, historia, wszystko oprócz WF-u. WF, czyli niemiecki. Okej. Czyli zobaczcie, każdy jak tu siedzi, poza koleżanką na razie, która powiedziała, że niczego nie chce się uczyć, każdy woli jakiś przedmiot. Jest taka rzecz. Najczęściej lubimy przedmioty, które rozumiemy, które wykładają panowie lub panie lub panowie profesorki, których lubimy, którzy są życzliwi dla was, tych przedmiotów się najchętniej uczymy. Tajemnicą. Ja wiem, że jeszcze jesteście, że to jest późna godzina, niedobra godzina, jesteście zmęczeni. Wytrzymajcie jeszcze troszkę, dobra? I teraz posłuchajcie. Natomiast co powoduje, że my się w ogóle chcemy uczyć? Jest takie słowo, które się nazywa motywacja. I zaraz wam opowiem o swoim synu, który był młodszy od was, bo był w pierwszej klasie. Posłuchajcie. Kiedy ja się uczyłam w tej uczelni, bo ją skończyłam, to jedynym językiem, którego się należało uczyć, był język rosyjski. Więc ja chciałam, żeby moje dziecko znało co najmniej dwa, angielski i niemiecki. Ale mój syn był tak zwanym impregnatem. Impregnat jest to człowiek całkowicie odporny na wiedzę. Tak? Czy nie chciał się uczyć? Ja wtedy wymyśliłam taką rzecz. On poszedł do szkoły, a ja kupiłam szary papier, kolorowe farby i namalowałam dom, napisałam dom po angielsku, drzewko po angielsku, porozkładałam to w pokojach trzech. Przyszedł i pyta, co to jest? Ja mówię, nasze nowe dywany. Dlaczego papierowe? Ja mówię, bo ja będę je codziennie zmieniała. A dlaczego w tym obrzydliwym języku angielskim? Ja mówię, bo ja znam słabo angielski i w ten sposób się go będę uczyła. Drugi dzień, trzeci, on do szkoły, a ja maluję. On do szkoły, a ja maluję. Przetrzymał mnie 5 dni. W piątek przyszedł i mówi, z przykrością cię zawiadamiam, mamo, że będę się uczył tego obrzydliwego języka angielskiego. No to ja pytam, dlaczego, synu? I teraz dobrze słuchajcie, co on odpowiedział. Dlatego, że to wstyd.